ما حسبهاش محمد صباحي والانذار موجود، الانذار اصلا عملوا جهد خارق للعاده، خارق للعاده. نمره 2 انه خلاص بقى W ten oto niewybredny sposób Sad Samir usunął swojego przeciwnika, który w jego mniemaniu, symulując kontuzję, grał na czas. Czekać nie zamierzał również Mark Nowak, który w Pucharze Anglii zniósł André Herrera z boiska niczym manekina z wystawy. Choć nagrodę za najlepsze oddawanie kłody zapewne zgarnąłby ten piłkarz z jednej z lig arabskich. Niektórzy robią to w białych rękawiczkach, nie będąc posądzonym o jakiekolwiek oszustwo. Inni zaś nie kryją się ze swoim wyrachowaniem i bezczelnie kradną sekundy. Sprawdźmy zatem dziś, jak piłkarze grają na czas. Jak się okazuje, chęć skradnięcia kilku sekund prowadzi niektórych do konieczności poświęcenia. Tak było w przypadku Matiasa Alonso, który w Copa Sudamericana na minuty przed końcem meczu zgłosił dolegliwe skurcze. Nadjechał wóz z noszami, na które położono Urugwajczyka i z których to Urugwajczyk postanowił spaść. W zdecydowanie mniej elegancki sposób potraktowano Leonardo Kutrisa w lidze greckiej. Za nosze odpowiadali mężczyźni, którzy najprawdopodobniej kibicowali drużynie gospodarzy, a która to w tym momencie przegrywała 1-0. Pośpiesznie zajęli się piłkarzem, ich zdaniem grającym na czas, co mogło zakończyć się tylko w jeden sposób. Z sytuacją, którą teraz zobaczycie, mogliście spotkać się w innym materiale na moim kanale. Jednak na tyle wpisuje się w temat przewodni tego filmu, że nie mogło po prostu jej zabraknąć. Mowa o emirackim golkiperze Ali Kassifie, który przygotowując się do wybicia piątki, niepostrzeżenie rozwiązał buta i zgłosił to sędziemu, zarabiając przy tym kilka cennych sekund. I to ciekawe, teraz uważajcie, w tym samym meczu ten sam bramkarz dokonał czegoś absolutnie niecodziennego. Zanim doszło do sytuacji z butem, Ali, wybijając piłkę, uderzył w zwisającą nad murawą kamerę pająka. Na pewno kojarzycie, jak ona wygląda. Pomyślicie, no dobra, zdarza się. Sędzia odgwizdał rzut sędziowski, piłka wróciła do Aliego, który... Zgadza się. Znowu uderzył w kamerę. Wierzcie mi, widziałem wielu ananasów w piłce, ale Ali Kassif jest chyba jednym z największych. A teraz przenieśmy się do Chin, gdzie straszliwie kontuzjowany Liu Yunan ostatkiem sił wrócił na boisko, żeby sędzia mógł przerwać. Zostajemy w Chinach. Sfaulowany piłkarz drużyny King Dao mimo wszystko dał radę wstać o własnych siłach. Jednak jego kolega zwęszył okazję do skradnięcia kilku sekund, w czym postanowił mu pomóc. Zajrzyjmy do Premier League. 2 lata temu w derbach Manchesteru Kyle Walker grał na czas w dość dziwaczny sposób, po prostu oddając piłkę chłopcu, który mu ją podawał. Najlepsza jest reakcja młodego, który wygląda jakby pytał: Kyle, ale czego ty ode mnie oczekujesz? O tym, jak grać na czas, mógłby nauczać ten bramkarz, który już w 19 minucie rozpoczął swój show. Najpierw przez pół minuty stał w bezruchu. Kolejne 30 sekund zajęło mu przemaszerowanie w narożnik pola karnego. Następne tyle poświęcił na zwiedzenie drugiego narożnika. O co tutaj chodziło i dlaczego nikt go nie atakował? Nie pytajcie mnie, nie mam pojęcia. Podobnej sztuki chciał spróbować Chiquito Flores, jednak jego wyczyn jest idealną przestrogą, ukazującą jak nie należy grać na czas. W przeciwieństwie do poprzednika, peruwiański bramkarz został zaatakowany i zamiast zarobić kilka cennych sekund, zapłacił za to bramką. A ja będę Wam wdzięczny, jeśli odpłacicie się w prosty sposób, zostawiając łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję Wam za dziś, Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do zobaczenia.